Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. A oto drugi odcinek serii przygody w Minecrafcie. Jak widzimy, przed drzwiami stoi owieczka. Czegoś musi chcieć ode mnie. Dobra, więc tak. Tutaj się przepala schab. Jeszcze trzy pozostały. Zapełnimy nasz pasek głodu. O. Teraz możemy wyruszać przygodę. Dobra. Więc tak. Wezmę sobie wykopię jeszcze jeden kobel, żeby móc zrobić sobie kolejną siekierkę. Ach, ścina się trochę. Teraz to się ogarnie, mam nadzieję. Dobra. Mam widzę tutaj kości pozostałe po szkielecie, więc jednak stworki są. Ale jakoś ich mało. Zaraz zobaczymy, na jaką trudność mamy. Mamy w sumie normalny, więc nie powinno być tak źle. Tak. Zmienimy sobie tą siekierkę. O, miałem właśnie sobie tą chryzantemkę tutaj postawić, żeby sobie postawić tutaj wrog, sobie dokładnie postawię. To rozwalę. Dobra. Tak, w sumie przydałoby się zrobić jakąś skrzyneczkę. Tego wezmę, wykopię to drzewo, co ostatnio kopałem. Dokopię je już do końca. Kurde. Lagi. Mamy 10 drewna i zamieniamy go w deski, otrzymując 41 desek, dzięki którym mogę oczywiście zrobić dwie skrzynki. Dobra, gdzie by tu postawić skrzynki? Ja w sumie tutaj je postawię, co nie szkodzi. Schowamy sadzonki, albo w sumie nie, sadzonki postawimy. Makowiec też możemy tutaj ładnie tak postawić, gdzieś tutaj w rogu. Gdzieś tutaj na zewnątrz. O. Sadzonki gdzieś postawimy. Więc tak, no skrzynki sobie schowamy, drzwi raczej nie będą nam potrzebne, pióra też, kurczak też, baranina też, nasiona pszenicy to później, zajmiemy się farmą, wełna, tutaj drewno sobie zostawię, węgiel też, to mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne. Dobra. Widzę tam taką kopalnię właśnie, dosyć dużą. Do której by tu najpierw wejść? Dobra, tutaj wejdziemy najpierw. Do tego, nie to perze. A spiernicze nie są. Nieważne. Dobra. Co my tutaj mamy w tej kopalni? O! Właśnie tego szukałem. Żelazo, dzięki któremu będziemy mogli sobie zrobić lepsze narzędzia i zbrojkę w końcu. Tak, na golasa raczej trochę ciężko chodzić, bo więcej obrażeń otrzymujemy od stworków.
Dobra, mamy 8 żelaza. Idziemy dalej. O, tutaj jeszcze więcej mamy tego żelaza. No chyba się zapowiada dobra kopalnia. Jeszcze więcej, kurde. Ile żelaza. O, słyszę pająka gdzieś, ale tutaj w tej kopalni chyba go nie ma. Gdzieś indziej musi być. Zaraz zobaczymy drugą stronę tej kopalni. U, creeper widzę. Oj, tu śmieciu. A, nie wybuchniesz mi, cwaniaczku. O kurde, kurde. No, wybuch. Świetnie. Nieważne, no szczęście nie zadał nam obrażeń, bo był daleko. No więcej żelaza widzę. Dobra. O. Czemu ta postać tak skacze? Przez ten auto jump straciłem AP. No, w sumie wyleczyło mi się już. Nie ma co płakać. Dobra. Idziemy dalej. Z naszą siekierką zabójczą. No, widzę lawę. Którą w sumie moglibyśmy zatkać. Jeśli uda nam się. O, dobra, udało się. Teraz poczekam, aż spłynie ta lawa, żeby móc sobie wykopać jeszcze więcej żelaza. Kurde. Będziemy mogli sobie naprawdę dobry secik zrobić. No, na razie możemy wrócić do domku, przepalić sobie to żelazo. O, tam wyżej jeszcze jakaś kopalnia chyba jest. Czekajcie, co tam jest? Tam nic nie ma. Dobra, wrócimy do swojej skromnej chatki. Zrobionej na szybko. Myślę, tak nawet rozbudowaniem jej jakoś, bo... Ale dobra, na razie się tam nie przejmujmy. Dobra, przepalimy to żelazo. Dobra, więc mam już swoje żelazo. Dokładnie 34. Więc tak, będzie trzeba coś sobie skraftować z tego. Zaczniemy może od napierśnika, który mi dodaje 3 paski armora. Co by tu dalej zbudować? Standardowo zbudujemy kilof, żeby móc lepsze minerały wykupywać. Możemy sobie jeszcze patyków. Dobra, co by to jeszcze zbudować? Zbudujemy oczywiście siekierkę, bo z lepszych tych ma lepszy cooldown. Dobra. Więc tak. Co by to jeszcze zbudować? Na co mi jeszcze styknie? Styknie mi na spodnie. Styknie mi na hełm. I na buty. Cały mam set już zrobiony. Co tu jeszcze mogę zrobić z tego? Raczej nic już. Dobra, więc te, to. Albo w sumie to jeszcze sobie zostawimy. To też. To schowamy. To też. Dobra, ubierzemy na siebie zbrojkę. A czekajcie, mogę sobie zrobić przecież tarczę jeszcze. Nie wiem, czy to się tak robi. Nie. Jak tu się robi tarczę? O kurde, nie wiem. Dobra, nieważne. Później się zrobi tarczę.
Więc tak, resztę żelaza sobie schowamy. Noc już jest, więc sobie w sumie pójdziemy spać. I postaramy się zbudować lepszy domek. Dobra, więc pierwsza rzecz, od której musimy zacząć, to zebrać drewno trochę. Są też jakieś stworki. Coś mało tych stworków jest. Nie wiem, co to jest. Dziwne jakieś takie. Dobra, wykopiamy sobie drewno. Dobra. Siedemnaście drewna. O, mamy dwa jajka. Może coś zdołamy z nich zrobić. Dobra, to drzewo jeszcze wykopię i postaram się zacząć budować ten dom. Może kiepka mi się skończyła. Bo ten dom to jest całkowity niewypał, moim zdaniem. No cóż, nie starałem się nad nim tak bardzo. No. Dobra, teraz nie wygląda tak źle. Zostawimy go sobie. O, widzę wiedźmę, dobra. Polowanie na wiedźmę właśnie się zaczyna. Krawki mi tutaj weźmiemy. Ach, zdechła. O, widzę tu pajączka, cwaniaczka jednak. Chodź tu, cwaniaczku. Dobra, zech też. O, szkieletem, cwaniaczka. Ach, ja to jestem wojownik pierwszej klasy. Dzień mi raczej krzywdy nie robią te pająki, więc nie ma co się szczycić. Dopiero jak je zaatakuje, to mi robią krzywdę jakąś. Dobra. Mamy tu jeszcze jakiegoś pajączka? Mamy, pajączka. Kurde. Cooldown. Kogo my tu jeszcze mamy? Kogoś tu jeszcze mamy do walki? Nikogo. Dobra. To możemy się zająć budową domku. Dobra, jakby tu to zrobić? Myśl. Dobra. Już chyba mam pomysł. Zrobimy to. Po prostu. Koło poprzedniego domku. O, dostałem miksturkę od wiedźmy. Co to za miksturka? Miksturka leczenia. Schowamy sobie. Przyda się kiedyś. No właśnie, tutaj pochodnie mam. W sobie oświetlę domek. Jedną starczy. Trzeba tu trochę oczyścić teren.
Dobra. Chyba już starczy, w sumie. O, teraz jest pięknie. Dobra. No. Dobra, mam tu Wirta na szczęście. Żeby wykończyć tą długość tego lodu. Bo to będzie dobra. W sumie może z tego zrobię jakiś magazyn, nie wiem. Albo z tamtego zrobię magazyn. A to będzie mój prawilny damek. No, mogę sobie łopatę zbunąć. Dobra. No, chyba za mało tego drewna zebrałem. Dobra, na razie zrobimy z tego, co jest. O kurde, to był parkour. To był trik po prostu, którego się nie spodziewałem po samym sobie. No, nie styknie drewno. Za nic w świecie. Jeszcze trochę mi zostało. No, nie stykło, dobra. Dobra, to już chyba będzie na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że film się spodobał. Możecie zalajkować, skomentować, subskrybować mój kanał. No to żegnam.